Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska na temat przedmiotowego projektu. Otóż, Wysoka Izbo, oceniając 2010 rok pod względem realizacji priorytetów średniookresowej strategii rozwoju kraju, musimy rozłożyć przedmiotowy temat na ważne zagadnienia, które stanęły u podstaw powstania tego dokumentu, czyli cele. Po pierwsze, podniesienie poziomu życia, wzrost zatrudnienia, obniżenie bezrobocia. Niestety, panie ministrze, klapa. Bezrobocie wzrastało i rośnie nadal, z 8,2 do około 10. Poziom życia. Otóż, proszę państwa, stosunek, Wysoka Izbo, proszę państwa, stosunek PKB do inflacji wskazuje na to, że realne płace w Polsce spadają i to systematycznie od wielu miesięcy. Kolejna sprawa. 2 miliony Polaków za granicą w przeciągu lat opisywanych w wyżej wymienionym dokumencie. Drugi cel, podniesienie poziomu życia poszczególnych obywateli, w tym w szczególności rodzin. Niestety, panie ministrze, kolejna klapa. Czynnik demograficzny w Polsce 1,3 to nie jest powód do dumy, a dodatkowo instytucja rodziny w naszym kraju jest wyjątkowo słaba, tak słaba jak dawno nie była. I niech panie ministrze i Wysoka Izbo, pewnym obrazem problemu będzie to, że Polka w Wielkiej Brytanii rodzi 2,5 dziecka, a tak jak w Polsce wspomniałem, 1,3. Czyli nie mówcie o sile polskiej rodziny, bo to jest naprawdę zabawne. W dodatku, jeżeli mówimy o podniesieniu jakości życia w Polsce, to najnowsze dane Eurostatu pokazują. 5 milionów Polaków żyje na granicy ubóstwa, a kolejne 5 milionów jest zdefiniowanych jako zagrożonych ubóstwem. Czyli 10 milionów Polaków na skraju nędzy, a państwo piszecie w tym dokumencie, że wszystko jest w porządku i jest rewelacyjnie, tak jak nigdy w Polsce wręcz nie było. Trzeci cel. Wzrost konkurencyjności i innowacyjność gospodarki. I tutaj niestety, panie ministrze, znów klapa. Tak jak już wspominałem podczas debaty nad poprzednim punktem, ranking innowacyjności nie mój, Komisji Europejskiej, 22 miejsce na 27 państw. Ponadto koniec listy w rankingu przedsiębiorstw innowacyjnych w kategorii BR, badania i rozwój. No a tak jak już moi przedmówcy wspominali, to właśnie innowacyjność jest głównym czynnikiem wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Czwarty cel. KPR na rzecz realizacji strategii lizbońskiej. Po kolei. Priorytet pierwszy. Inwestycje, priorytet pierwszy, który sami państwo sobie określiliście w dokumencie. Inwestycje na badania i rozwój wzrosną do 3% PKB. No, zobaczymy, jak to wygląda w naszym kraju. Otóż w 2012 roku 0,53 PKB ja mówię o 2012 roku, bo i tak jest wyższy niż w 2010 roku. 0,53 PKB. Priorytet drugi. Zredukowana zostanie biurokracja. No to ten postulat już można traktować jako dobry żart. 100 tysięcy nowych urzędników w omawianym przez nas okresie. Ponadto w rankingu Komisji Europejskiej Polska znalazła się na odległym 19 miejscu w rankingu tzw. elektronicznej administracji. Priorytet trzeci, bezrobocie. Omawiany już wyżej. Już nawet nie będę się nad panem ministrem i nad polskim rządem znęcał. Ponadto tygodnik The Economist informuje, że według rankingu OECD Polska plasuje się w ostatniej piątce państw, chwilę przed Grecją. Gratuluję, panie pośle. Tak, chwilę przed Grecją pod względem dobrobytu obywateli. To jest dla pana powód do dumy zapewne. Idziemy dalej. Infrastruktura. Nie zbudowaliście państwo nawet 1/4 kilometrów dróg, które sami sobie założyliście, między innymi w tym dokumencie. Usłyszałem coś ponadto, chyba od pana posła sprawozdawcy, coś o dobrym dostępie do żłobków i przedszkoli, co potraktowałem również jako, ale tym razem nie dobry, ale kiepski żart. Państwo bardzo dobrze wiecie, że akurat Polska pod względem dostępów do żłobków w całej Unii Europejskiej plasuje się na jednym z ostatnich miejsc, a same ceny za żłobki na przykład w Warszawie, czyli w niektórych miejscach 1500 zł miesięcznie, to jest absolutna hańba i skandal. To jest jedna wielka hańba Platformy Obywatelskiej. I potem się dziwicie, że 1,3 jest to czynnik demograficzny w naszym kraju. I na koniec.
W rankingu, znów obiektywne dane, nie moje, w rankingu Banku Światowego, Doing Business, Polska znalazła się na zaszczytnym 70. miejscu. Ranking wskazał, że wszystkie kraje w naszym regionie reformowały się znacznie szybciej niż Polska. Bank Światowy wskazuje, że łatwiej biznes prowadzi się między innymi w Armenii, na Litwie, w Ruandzie, w Kazachstanie, w Chile czy w Omanie. Gratulacje. Dlatego Klub Parlamentarny Solidarna Polska będzie głosował przeciwko przyjęciu tego dokumentu. Dziękuję bardzo.